Cześć wszystkim, Sen Redox, witam was w odcinku z gry Car Mechanic Simulator 2015. No tak, nie ma co przedłużać, zaczynamy od rozbiórki kolejnego i ostatniego naszego wozu kupionego na aukcji. Tak, temat poszedł szybko. Zaczy się prawy podnośnik. Tak. Dobra, oczywiście części karoseryjne odzieło się naprawiły. Dobra, co tu mamy? Możemy zrobić przeszczep. Ale ja doszłem do wniosku, że samochód jest wart 30 000. Więc myślę... to jest nowa pokrywa, widać. To jest dobry patent, skracanie tych śrub. Myślę, czy tu nie zaoszczędzić na tym remoncie. Raz można. Więc nawet chyba nie będę wyciągał bloku. Jak to sprawdzić? Stan bloku. Blok silnika. Gdzie tu mamy? Blok silnika. 62% teoretycznie. To nie będę inwestował w niego. Wyremontuję to, co widać. Nie chcemy się go całego rozbierać. Szczerze widzę, że pompa też jest nowa. Czyli taki mały tylko... jak to powiedzieć? Zrobimy to, żeby to ładnie wyglądało. Nie robić kapitalnego remontu. Nie robić, dobrze mówię? Kapitalny remont. Ja to mogę uznać to za kapitalny remont, ale. Wymienię tylko główne podzespoły. Aha, to jest. No, to nowy filtr był. Dobra. Jeden tłok jest dobry. Oleju w ogóle nie ma? Dziwne. Tu jeszcze. Ale tłoki też wywalę i wstawię nowe, ale blok już nie ruszę.
No i dobra. Teoretycznie jak nie ma oleju, to nie powinien nic wylecieć. Jednak był. To za... na bagnecie za głupotę pokazywał. Szczerze mówiąc, nie chcę nic robić przy silniku, ale jak już ściągnąłem ten michę, to szczerze, nie, no to nie ma sensu. To też już wyjmę ten blok i też go naprawię. Szybko tę sprawę zrobić, ale nie ma co. Już tyle rozebrałem go, no to... mi głupotą, żeby to zostawić go. Niego się zdenerwuje, jeżeli się uszkodzi przy próbie regeneracji blok, to się zdenerwuje. Co jest? Prawie widać nowe są rzeczy. Nowa fela wstawiona. No boże. Z powrotem.
No jest głupie, że muszę odkręcić to. A nie mogło być nigdy wszystko pięknie. Może dobrze bym chciał tylko przerwać nagrywanie. Będę musiał jechać pilnie. Powiedz, mogłaby będzie pasowało, jakby chciałem zrobić tak zwane cięcie w trakcie naprawy tych części. Po prostu zrobię inaczej cięcie. Nie, po prostu już po prostu nie będę nagrywał dalej. Tylko po prostu nagram to dalej. Dalszą część nagram później. Nie będę publikował odcinka takiego nieskończonego. Tylko. Będzie po prostu w innym czasie będzie, o. Będę się go zmontować po prostu w całość i. Ale blok poszedł, to poszło. Naprawmy karoserię. I widzimy się za niecałą. Widzimy się jak naprawić te wszystkie części, dobra. No dobra, wracamy po przerwie. No, widzicie, długa to była przerwa. Bo tak się okazało, że pojechałem, musiałem wczoraj pojechać i już tak jeden dzień cały spadł. Więc dlatego dogrywam drugą część, powiedzmy. Co to się jeszcze jest? Dogrywam drugą część już następnego dnia, dlatego. No i dobra, zaczynamy składać go w całość z powrotem. No, blok silnika jest. To jest, to jest. To mogę przykręcić. Już jednak podrasujemy go trochę bardziej. Dużo części poszło na złom. Jednym słowem, nie naprawiło się zbyt tego. Więc trochę musiałem, powiedzmy, dolarów wydać. Żeby móc właśnie go teraz złożyć w całość. No i dobra. Na razie akumulatora nie wkładam, bo będzie przeszkadzał. No to ląduje, startujemy już na całego nasz remont. Czy zacząć jest. Tak jak robiłem, już jechałem od razu, to lepiej było, ale musiałem tą przerwę zrobić. Kurde, to jest zwykły tarcz sprzęgła.
Kurde, wszystko, a tego nie kupiłem. Wyjechałem poza ekran. Zminimalizowałem sobie grę. Skrzynia biegów. Kupię sobie już parę sztuk. Coś zapomniałem o czymś? Piękny, lśniący wydech. Dobra, na razie tylko takie coś, co się stawia. Luzem se leży, to... Czyli brakuje rury wdechowej. Dobra. Pamiętam, tuleje małe w sobie. Jak się zapomni, to później problematyka, żeby je zamontować, bo... A dobra, że zabierzmy się ten tył, do końca złożymy. Tak, tak. Jeszcze tak. Aha, brakuje mi części. Teraz widzę. Ciekawe, czy łożyska mam. Zaraz się jeszcze co wszystko wyjdzie w praniu. A, to powinno przekręcać przed założeniem amortyzatora. Jeden będzie zaciska brakowało. Ta strona jest gotowa, złożona. Halo. Tak jak mówiłem. Najpierw to. Tak. Tak. Amortyzator. Łącznik stabilizatora. Tuleja gumowa. Wahacz górny. Dolne ramię wahacza. Sprężyna. Ogranicznik. Znowu tuleja. Piasta. Łożysko piasty.
Półoś tylnionapędowa. Tarcze, szczęki. Znaczy tarcze, klocki, szczęki. I finalnie koło. I mamy, proszę państwa, tylnie zawieszenie złożone. Całość. Przód. Bawimy się na ten przód też. Wahacz dolny. Końcówka drążka. Piasta przednia. Sprężyna nie mogła uratować. No, halo. Nie mogę obrócić kamery jeszcze raz. O. Dobra, dobra. Zaślepka, tarcza, klocki, szczęki, że zaciski. Finalnie. Koło. Dobra. Tu przeskoczymy. Tuleja gumowa. Jeszcze jedna tuleja. Wahacz dolny. Piasta. Końcówka drążka. Tarcza. Ślepka. Bym zapomniał. Później by mi koło przeszkadzało znowu. Tak. Łożysko. Zaciski. I finalnie koło. No i dobra. I przednie zawieszenie też kompletne. Teraz zajmiemy na dół, składamy silnik w całość. Oczywiście głowice wzmocnione. Pałki rozrządu tak samo. Ale w ogóle już wartość 56 tysięcy jeszcze bez kompletnego silnika. Wróć. Muszę posprzedawać tego złomu. Tego nie ma nic lepszego, gdybym chciał nawet. V8. No nie. Nie ma. Thank you.
Chwilę, pomp wody mam od groma. No, ale chciałem te automaty zawsze kupuję. Rolki mi się skończyły, no co za pech. Silnik. Na trochę nam starczy. Rolka, napinacz. Czemu pokryw mam tyle aż? To nie wiem. Dobra, świecę. No jak szybko poszło. Dobra, kolejny temat. Świecę też z tej strony. Cewki zapłonowe. Pokrywki. Oczywiście przepustnica wzmocniona. Mamy jeden problem z głowy. Teraz zostało już nam tylko założyć miskę, nalać oleju, hamownia, lakiernia. Znaczy założyć jeszcze części karoserii, wtedy lakiernia i sprzedaż. I w taki sposób dojdziemy do końca odcinka. No i dobra, czyli czekaj jeszcze raz. Do góry. Do góry, zaś na dół. Nalewałem pięknego, złocistego oleju. 10W30. No i dobra. Hamownia. C14. Nie chcę mi się bawić. Plus 614 będziemy mieli teraz. 653. Odpowiedni. Wartość samochodu 86 tysięcy. Jeszcze nie jest cały złożony. Lampy zobaczymy, bo myślę, że jakieś nie mamy drzwi. Tylna klapa jest. Nie mamy tylnego zderzaka. I drzwi też nie mamy. Czyli nie mamy tylny zderzak. Czekaj, a muszę zacząć tutaj. Kurde, jak ty się nazywasz?
Dalej. Bardziej podpasuje. Taka dziwi, żeśmy mnie kupili. Dobra, maskę też kupi. No, nawet wygląda. 109 tysięcy już mamy, dobra. 109 tysięcy w tym kolorze, aż muszę zerknąć inną sprawę, bo zapomniałem. Tysięcy było. Nie, myślałem. Miałem tylko jakieś wizje. Myślałem, że po lekarowaniu poprzedni samochód stracił na wartości. No i dobra, sprzedajemy go. No dobra, i tą akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapka w górę też mile widziana. No, to na tyle. Pozdrawiam, Redox. Cześć.